O, o. Mamy. O, siedzi. Pięknie. Ol kaban. O kurde mać. Siema, witam was w kolejnym odcinku na kanale. Jak widać, nowa sceneria, nowa seria na kanale, czyli wędkarstwo. Moje, można powiedzieć, hobby, więc no, troszeczkę tych filmów się tutaj pojawi na kanale z wędkarstwa. Więc nowych widzów zachęcam do przeglądnięcia sobie filmów. Może wam się spodobają, mam taką nadzieję. Jestem ogólnie teraz nad rzeką Ropą, poniżej zbiorniku Klimkówka. I założenie jest proste, złowić parę pstrągów. Od kilku dni zrobiła się taka wiosenna aura, więc mam nadzieję, że coś uda mi się złapać, jakieś pstrągi dopaść w tej ropie. No i tyle, no, lecimy moi drodzy z koksem. Czas coś popróbować. O, o, mamy. O, jak skacze, kurde, takie świece wali. Chodź, 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 mordo. O, jaki podrasowany w ogóle. Ryba odhaczona, mała, bo mała. Ale jest trochę taka tutaj pokiereszowana z dwóch stron. Ale piękny potoczek i wio do wody. No i poszedł. I mamy pierwszą rybę na ropie. Odhaczoną. Ktoś by pomyślał, że mętna woda tutaj jest. Powiedzmy, że ta widoczność jest na jakieś 30-40 cm. I nic ryby nie widzą, a tu taka ciemna przynęta, no niby główka zielona. No ale jednak zaatakował. No w takiej mętnej wodzie ciemne przynęty zdają też egzamin. Dobra, nowe miejsce. Jestem trochę parę kilometrów niżej. Tutaj mam odcinek no kill. I mogę tutaj używać tylko jednej kotwicy lub jednego haka. No tak informacyjnie. Jednego pstrąga już mamy. Czatujemy na kolejne. Wiem, że tutaj też lubią te ryby siedzieć. Nawet większe. W okolicach 30-40 cm pstrągi, klenie się trafiają. Dobra, koniec gadania, bo już w miarę późno. I lecimy z koksem. O, i tu jest fajne miejsce. Jak na tę porę roku. Stojąca praktycznie woda, głębsza. Nie jakieś bystrze czy przelewy. Tylko taka mini płań. Tutaj. I tu mogą siedzieć te ryby faktycznie. Jeśli woda jest zimna, gdzieś w początku, początkiem wiosny, to te ryby mogą tutaj siedzieć. Znaczy mogą, no, a raczej tutaj siedzą. Tylko czy żerują? Się dowiemy.
O, siedzi. Pięknie. Pięknie. Mamy go. Ole kaban. O kurde mać. Bardzo ładna rybka. Wielka jak cholera. Idzie mocno. Kurde, to jest brzana? Czy kleń? Albo świnka? Ale idzie. Jasny gwint. Wygląda na brzanę. Może jest podczepiona, może dlatego tak świruje. Ale mi się, kurde, żeby się tylko nie spięła. Się dowiemy, co to jest, bo może też być to podczepiona ryba. Dlatego tak walczy. Co to jest? Nie, ładnie zapięta. Tak? Czy nie? Możliwe, że to jest kleń. Tak. Ej, teraz naprawdę... Nie, świnka. Aha. Dobra, mamy świnię. Moi drodzy. Walczyła. Bardzo mocno. Mega mocna ryba. Dobra, zaraz sobie zrobimy z nią zdjęcie. Oj, dobra, zapomniałem, że świnki mają tarło. Ogólnie ma 50, szybko ją wypuszczamy, bo ja zapomniałem, że świnki mają tarło teraz. Więc nie ma co tej ryby męczyć. Poszła. Ale... Potężna ryba, po prostu potężna ryba. Wow. I moi drodzy, tak to jest. Przyszedłem sobie na klenie i strągi, a złowiłem potężną świnkę. No, dała mi popalić. Bardzo mocna ryba. Ogólnie za świnkami też próbowałem chodzić na spinning, ale nie spodziewałem się jej tutaj i że po prostu ją przynętę weźmie. Był to Blottis Westinowski. No i ogólnie jestem troszeczkę w szoku. Rybka 50 cm miała, na spokojnie. Jeszcze tutaj spróbuję obłowić tę płań. I zobaczymy, co to jeszcze będzie z tego. No, miejmy nadzieję, że kurczę, jakiś taki pstrąg albo klenik w tym rozmiarze mi się trafi. No ale powiem tak. Dała mi popalić. Jestem trochę zaskoczony, ale też szczęśliwy. No bo jest jednak ryba wyholowana. Bezpiecznie wróciła do wody, także sztos. Tak sobie ogólnie myślałem właśnie dzisiaj o hakach, tak wziąłem jakiś jacksonowski. Myślę, no dobra, na mniejsze ryby będzie ok, ale zobaczcie, co mi zrobiła ta świnia z tym hakiem. To jest niesamowite, że kurczę mi ta, że ona mi nie spadła. To jest szok. Hak wygięty na amen. No, paranoja w ogóle. Dobrze, że hamulec został odkręcony, bo ten hak to by zaraz po prostu poszedł i tyle by z tego było. Dobra. Zmieniam hak i rzucam dalej, bo to jest... Dalej jestem w szoku, szczerze mówiąc. Kurde, są tu ryby, tylko... Nie mogę ich wciąć. Prawdopodobnie to są wpuszczaki z zarybień. One jeszcze nie wiedzą, jak zaatakować tę przynętę. Ogólnie wędkę mam trochę za sztywną. Ja się nastawiłem, że będę łowił tutaj na woblery głównie. I mam wędkę do 8 gram, a tutaj spokojnie mogłaby być wędka bardzo miękka do 4 gram. Wtedy te ryby, wydaje mi się, że byłyby po prostu zacinane. O tyle dobrze, że mam tutaj chociaż wklejankę na wklejaną szczytówkę. Chociaż czuję te brania.
ale fajnie by było jakiegoś jeszcze pstrąga wyciągnąć. O. Dobrze, siedzi. Tylko chłopie, nie świruj tak, proszę cię. Mam strasznie lekko hamulec zakręcony. No i tak jak mówiłem, bardzo malutkie pstrągi. No. I jest. Dobra, odczepiona rybka, nawet jej nie biorę do ręki. Pyk. O, i poszła. No. Tych mniejszych ryb to nawet nie ma co do ręki brać. Lepiej, żeby po prostu bezpiecznie wróciły do wody. No, ale faktycznie to są bardzo malutkie pstrągi. Ale jeśli są, no to trzeba je wykuć, to wiadomo. Właśnie. Lepiej je wykuć, żebyśmy je wykuli i żeby one wróciły do domu. Żeby ktoś je wykuł i żeby nie wróciły do domu. Proste, nie? Dobra, chodź. Chodź. Ale jest świrus. Te pstrągi to są świrusy, nie? Stój. Pyk, proszę bardzo. I do wody. No i poszedł, pięknie. O, siedzi. Następny. Ten już mocniej uderzył. Mocniej walczy. Ale pewnie będzie taki sam. Zresztą nie, ten troszeczkę większy jednak, faktycznie. Ten już jak widać troszeczkę mocniej, głębiej zassał, także użyję szybców i go wypuszczam. No i widać, no haki bezzadzierowe jednak mają swój plus. Dobra, mordeczko, już cię puszczam, już. O. No i poszedł. No i fajnie, pięknie, podoba mi się. Mamy małą zabawę z pstrągami. Kujemy te brzdące, żeby się nauczyły. Ogólnie specjalnie mam hamulec dosyć lekko ustawiony, żeby podczas zacięcia nie było tego szarpnięcia, tylko żeby on się ładnie wpiął. Bo jednak wędkę mam trochę za sztywną. I trzeba sobie jakoś radzić po prostu. O, jest następny. Plum. No i taka fajna zabawa się trafiła. Szkoda, że nie ma większych. Dobrze. Ten mocniej idzie. No, troszeczkę większy. Skubany, jakie świece wali. Chodź, mordo. Chodź. Dobra, to no, wypinam go nawet bez wyciągania go z wody. No. I poszedł. Trzeba je trochę ogólnie wyczekać, bo one tak szczypią tą przynętę, jak jej końcówkę. I dopiero potem, jak ją wezmą trochę głębiej, wtedy zacinać, bo te początkowe szczypnięcia są takie tak dziabią. Po ogonku. Nie wiem, czy to nie lepiej byłoby na muchę chyba pójść, bo widzę, że zbierają z powierzchni, ale jak widać na spinning też da radę. W moment, nawet sekundę po wpadnięciu do wody, ta przynęta już jest dziabana. Dlatego trzeba uważać cały czas. Nie mogę wciąć po prostu. Kurde no. Fuck. Ej no, spiął się piernik jeden, no. Siedzi. Nawet podczepiony został. Ajajaj. Chodź kolega, chodź. No, i pójdź sobie. O, następny. O, proszę, taki. Wypuszczamy. Świrus. I tyle. No, a pluskał. Kurde, jeszcze. Tak człowiek chce połowić. Ciemno się robi. I one tutaj tak dziabią, tak kurde są chętne do wyłowienia. O, siedzi. Następny kropek. Siedzi. Ach, dobra, jednak nie.
Jeszcze żebym dostał główką 2 gramy gdzieś tutaj w rękę. Niby 2 gramy, ale jak leci kurde szybko, to troszeczkę boli. Siedzi. Dobra. A jednak nie siedzi, noż kurde. Dobra, siedzi. Siedzi jakiś mały szkód. Dobra. Ostatnia rybka na dziś, no z 20 cm będzie mieć może. Taka fajna, przyjemna. I plum do wody. Dobra, moi drodzy, koniec na dziś. Trochę połowione tych ryb. Pstrągi, no głównie wpuszczane, bo jednak widać, że to były wpuszczaki. Bardzo szybko brały, nie potrafiły tej przynęty złapać, więc... No, ta miejscówka mi się tutaj trafiła. Pierwszy pstrąg wydaje mi się, że nie był wpuszczany, aczkolwiek też nie jestem pewien. Natomiast ta świnka to rozwaliła system. I tyle, no pół metra ryby. Ona walczy chyba nawet, nie wiem, czy nie lepiej jak brzana. No więc fajnie, taki bonusik. No i nowych widzów zachęcam do subowania. No i jest nowa seria na kanale po prostu. Także mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. No i zapraszam na kolejny już, można powiedzieć. Trzymajcie się, cześć.